No i panie Wojtku, kiedy się to zaczęło? To się zaczęło właściwie niedawno. Niedawno, stosunkowo niedawno, bo w 1989 roku skończyłem Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, a pracę w plenerze zacząłem dopiero w 1997 roku. No i tak trwam przez te 365 dni w roku, łącznie z zimowymi porami, co warto zaznaczyć, nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Dzisiaj właśnie znajdujemy się w miejscu, bardzo w którym powstało parę obrazów. Tak. Są to Żuławy, przypomnijmy. Tak. Jest to miejscowość Krępiec. Krępiec. No i właściwie są to rogatki Gdańska. Zaledwie 5-6 km od Gdańska Głównego, może od Bramy Nizinnej. Gdańsk Główny ciuteńkę jest dalej niż Brama Nizinna. My znajdujemy się zaledwie może od 10 km od Głównego Miasta Gdańska. No, niech pan zdradzi tajemnicę, jak to jest rzeczywiście. Czy pan też czuje, że jeżeli pan maluje to w plenerze, to jest to zupełnie coś innego, co potem powstaje na przykład, jeżeli no, musi pan malować w pracowni? Wie pani, do czasu, kiedy powstawały obrazy w pracowni, wydawało mi się, że tak trzeba. Pracowałem sobie spokojnie, cicho, w przerwach, ciepło. W przerwach popijałem kawkę, czasami schodziłem, bo pracownię mam dwa piętra wyżej nad mieszkaniem, schodziłem sobie na ciepły obiadek do domu i wydawało mi się, że tak trzeba, zresztą nie twierdzę, że tak nie trzeba. Natomiast powstawało inne malarstwo. Malarstwo, które powstaje w plenerze, słusznie pani zauważyła, jest to malarstwo malowane jakby tą przyrodą, tym wszystkim, co Bóg stworzył. Ja czasami tak sobie nawet myślę, że kiedy maluję na przykład we mgle, to cząsteczki tej mgły, cząsteczki wody, opary, które, w których maluję, one faktycznie, tak jak pani powiedziała, przyklejają się do tego płótna. One gdzieś tam jakby, przypomina mi się tutaj trochę porównanie takiego całunu turyńskiego, gdzie można było na podstawie pyłków przebadać, gdzie to płótno było. Jestem zaskoczona tym, co pan tworzy. Uważam, że na tak młodego człowieka to te pana prace są niezwykłe i rzeczywiście to już jest no, najwyższa półka. Życzę, żeby pan się rozwijał jeszcze dalej i żeby te swoje poprzeczki podnosił pan coraz wyżej. No i tak jak powiedziałam, no, tego odbioru innych, co by nacieszyli się tymi obrazami i żeby z nich korzystali w sensie właśnie nie tylko tego piękna zawartego,
ale tak samo i tej energii przyrody, która, tak jak powiedziałam, ona jest właśnie w Pana obrazach. Także dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Chociaż muszę nadmienić, tak? Że nie uważam tego jako obrazy z najwyższej półki. Ja się ciągle uczę. Nie wiem, na jakim jestem etapie, ale to są ciągłe edukacje. No, na całe szczęście, że Pan tak umie siebie ocenić. Dziękuję bardzo.